Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Pan Rogowicz, a to jest kolejny odcinek z symulatora Fishing Planet. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się połowem rybek. Nie wiem, czy tu jakiś mam, żeby Państwu pokazać, jakie my do dzisiaj będziemy łowić, bo już trochę zapomniałem, jak się grało w tą grę o dłuższej przerwie. Więc tak, mamy dobrą pogodę i będziemy rzucać i na grunt, i na spławik. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wyjdźmy w takim razie na ryby. Teraz się szybciutko nam załaduje. Mam taką nadzieję bynajmniej. Właśnie was przysługa lepre Juana. Nie wiem, kto to był, ale tu mam marker. No i tu lina sobie złowiłem od takiego dużego. Chciał go jakoś oznaczyć. Nie wiem, co to jest za klawisz. I nie chcę go udostępnić, chcę go to. Chciałbym go oznaczyć sobie, żeby go widzieć. Jak ja tu podejdę i bym chciał rzucić, to będę go widział. A, on tu jest. Znowu zapomniałem telefon wyciszyć, świetny youtuber, ja zapominam o takich rzeczach. Czy on jest tam? A gdzie to się stawało wtedy? On w ogóle jakiś blisko jest, jak ja bym nie po tej stronie stał. Sprawdźmy po tej. Gdzie ten marker? Tam jest. Nie, to się chyba nie szło na miejsce połowowe, taki kawał. Nie, to ja chyba od dobrej strony jednak byłem. Aha, od dobrej. To mnie po prostu wczytało w miejsce ostatnich połowów. Aha. Dobrze, to stańmy sobie. Mam nadzieję, że F11 nic tu fekszynie nam nie zabiło złego. To ja już wiem, czemu ja tu byłem. O, to mi to spławikowa łapie, dobra. Czy jesteśmy w perfekcyjnym miejscu? Tu jest ten marker. Czyli gdzieś tam za marker trzeba rzucić gruntówkę, tak? Jak to się teraz robiło? Chciałbym podporę rozłożyć. Podpórka na wędki pod dziewiątką. Pięknie. A tu proszę. Chcemy tu rzucić na grunt. No jest nasz znacznik. Gdzieś tam sobie zarzućmy. Niech sobie spokojnie tam siedzi. 1,8 metra. Odłóżmy wędkę, weźmy sobie nasz spławiczek na robaczki i sobie zarzućmy tutaj. I będziemy czekać na rybkę. No drodzy Państwo, no niestety ta gra nie jest za bardzo podniecająca, ale zbyt dużo.
tutaj się nie dzieje. No czasami miło jest sobie pograć, albo myślę też i poodnaleźć tak spokojnie połów ryb. I miał gdzieś bliżej na łowisko, też z chęcią pewnie bym się wybrał. No może nie o tej porze roku, jaka jest teraz, bo jest zima. Trochę za zimno, ale jak to się cieplej zrobi. Już słońce zacznie grzać, przyjdzie lato. No na pewno z chęcią bym się wybrał. Niestety kawał drogi muszę jechać, no. Ktoś się na tym pomyśli, może nawet coś nagram wtedy z połowu. Żeby nie być gołosłownym, ale to jeszcze zobaczymy. Na razie czekamy w symulatorze połowu ryb. Aż będzie chciała wziąć jakąś rybkę, a mamy 10 kilo siateczkę. Co im by się przydało do niej wsadzić, tak na razie widzę w rakach aktywność rybek. No cóż, ale to jest takie miejsce, że tu trzeba chwilę poczekać, ale jak już coś weźmie, to dużego i cennego. Tak mi się bynajmniej wydaje. Potem będziecie pisać w komentarzu, że jedna ryba na odcinek. Chociaż i tak pewnie Inka w całości nie obejrzy, no. Może ktoś napisze, że jedna ryba na odcinek. O, jest, jest, jest. Jest jakieś branie. Coś się zaczyna dziać. Mamy pierwszą naszą rybę dziś. O, a tu co, coś małego? Jaryś srebrzysty. Za 10 gram. I za 44 ten 1 dolarek. Za 10 gram. No dobrze, weźmiemy karasia. Niech sobie siedzi w siateczce. Ja mam zbyt dobre zestawy na karasie. O, ktoś sobie przypon zerwał. Duża rybka mu wzięła widocznie. Ja też kiedyś miałem taką sytuację, że się niestety zerwała. A mi chyba karp wziął na taką zwykłą wędeczkę spławikową. Ciężko było to wyciągnąć, no i się niestety nie udało, pamiętam. Ale chyba z 20 minut się z nią męczyłem. No i cóż, no, wpadła w trzciny. Zestaw prawie cały zabrała. Ech. Potem trzeba było robić coś na szybko. Na nowo. No dobrze, obserwujemy na naszą gruntóweczkę. Na razie też nic nie bierze. Gorzej jak na dwie naraz bierze, to potem jest ciężki wybór, co tu wybrać. Czy spławić, czy grunt. No coś skubię pomału, coś skubię. I mamy kolejną rybkę. O, okoń pospolity. Już jest coś innego, nie? Ale jest mniej cenny od karasia. Bierzemy. A dobra, bierzemy. Najwyżej potem się będzie robić czystki w magazynie. Tam one i tak w wodzie siedzą, tylko że w siatce. Czekamy, coś tu ciekawego piszą na tym czasie? Nie. Jest jeszcze jakieś przystań. Rybacka.
Myśl na Wilnę. Jeden różny. Pokój. O coś bierze. No i chyba nie to i wziąłem i to złapałem ja. Nie, ten klawisz nadusiłem, się zająłem tym czatem i... popsułem. Dobrze, to przejdźmy jeszcze tu zobaczyć. Co to jest? Nie wiem nawet. Hałaśliwy bas. Namon water. Ryb rechłan. No i ciemno jeszcze. No iść na Wilnę. A ja na czym jestem? Nawet nie wiem. Nawet nie wiem, jak się dziś lep rechłan wygląda. Chociaż mogli pokazać jakiś rysuneczek czy coś. A jest i pierwsze branie. To znaczy pierwsze. Pierwsze od dłuższego czasu. Jaraś srebrzysty, o jak ładnie. A nasza tu widzę gruntóweczkę, jakoś na razie cicho. A nie można wyjąć mapy podczas połowu. A czemu? No, ja bym może sobie wyjął i bym się patrzył na mapę podczas łowów. Jeszcze mamy 20 robaków, ale robaki to akurat można dokupić na miejsce tu. Dobra, poczekamy jeszcze, co tu się złowi. Jak tu coś weźmie na gruntówkę, nic. No trochę zmienimy miejsce gruntówki nasze. Być może tam bardziej w trzcinę zarzucimy. Dobrze, czekamy za braniem. Mogłem chociaż jeszcze jakiegoś Spotify'a tak w tle uruchomić, żeby coś grało. Chociaż możemy się wsłuchać w ten śpiew ptaków. Dźwięki przyrody, jakie są w tej grze. Nawet jakoś to brzmi. Na woda. I ten spławik, który się poruszył przed chwilą. Jak mi się wydaje. No bo może i się nie poruszy. Może tylko mi się wydawało. No cóż, czekamy, czekamy i nic innego nam nie pozostaje niż tylko czekać. Znaczy i ważka nam usiadła na węzły przed chwilą. A my dalej czekamy na rybę.
Próbujmy sobie tą co zostawić. Wziąć jedyneczkę. Wyciągnąć. Zarzucimy sobie. O. Przy trzcińce. Dobra. I odstaw mi to. I bierzemy z powrotem naszego spławika, który już nawet nie chce prosto stać. Dobra. Zarzuć to jeszcze raz. To porządnie tym razem. I czekamy na kolejną rybkę. O, ktoś złowił rybę leprechaun w 46 poziomie. No, udało mu się. Właśnie miałem zobaczyć, co to jest ta leśniwilla. Czy my czasami tu nie jesteśmy? A inaczej idzie też tutaj złowić, bo jak ten gościu złowił tu razem z nami tą rybę, to jakoś się ją tu złowi, no. Dawało mi się, że chyba spławić. O tak, spławić się ruszy pomału. O, mamy rybkę, mamy rybkę. Nawet jakąś większą, drodzy państwo. Zaczęło się. Staramy się ją jakoś tu do brzegu podciągnąć. Na razie to ona nas ciągnie, niestety. Ale za daleko też nie odpłynie, bo tam już ma brzegi. Trzciny trzeba tylko pilnować, żeby tam nam czasami nie wpadła w nie. Ojejku, jejku, jejku, naprężenie, naprężenie, trzymamy naprężenie. Ciągnie szybciej, jak chyba chce tu przyjść, to ciągnie szybciej. No dobrze, dobrze, dobrze. Chodź tu, chodź, chodź, chodź. Ciągnij, ciągnij, ciągnij. Nie może spadać. Nie może spadać. Nie tam na drugą stronę brzegu aż polazł. No chodź, 40 metrów by się oddalił. Nie tak daleko to rybki nie pływają. Nie, 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 nie. Chodź tu do mnie, no. Ale coś większego jest. Żeby tylko teraz to druga wędka nie zaczęła nam dzwonić. No i w końcu jest akcja na odcinek, a nie. Że trzeba ryby wymęczyć, a nie, że wyciągamy tylko same karasie, a ci się odwłoką. No chodź tu do mnie, a nie tam gdzieś. A komu on się pyta, ten pan Adrian? Tego pana Pinakot pewnie. Dobra, chodź tu, chodź, 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 do ryby, chodź. Czy jesteś blisko, chodź. Jak na 16 metrów od brzegu można złowić taką rybę, która potem poleci ci 40 metrów? No chodź tu, już poddaj się pomału, a nie.
No i mamy to. Mamy młodego karpia. Olej nie jest wart, nie wiadomo ile. No i zawsze jest to karpik. Rasie były chyba trochę więcej warte od tej karpi jednak. No dobrze, ale możemy w takim razie zobaczyć, gdzie my tu jesteśmy. Tak, leśni jest przystań rybacka leśni, czyli my jesteśmy. W tym, czyli tu mamy złowić rybę leprechaun. O, drogę już złapił chłop. I on łowi te leprechaun. Idzie to jakoś przybliżyć? Może nie czytajmy nikogo tego pana po drugiej stronie. No co dzisiaj? Coś jakoś ciepło biorą na tą gruntówkę. Już dwie złowił od razu. Neprechłam. Dobrze, poczekajmy może na jeszcze jedną rybkę w tym odcinku. Może coś się uda jeszcze złowić. A ty znowuż przy panzerwu. Pyta się jaką ma wędkę, o ciężar, o ciągle przy panzerwu. Bo za duże ryby biorą. No jak taki lepiej chłan by mu wziął, to... Oj, mamy rybę, mamy rybę. Prawie bym przegapił się, zająłem tamtym leprechaunem. Jakieś lekko mniejsze. Lin, o, lin jest trochę warty. Dobrze. Bardzo ładny, bardzo. Piękna, piękna, naprawdę. Dobrze, ale w tym odcinku to by było na tyle. Tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy skończyć ten odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć. Pa, pa.